Cześć kochani, z tej strony Marta Lange. Dzisiaj porozmawiamy trochę o napadach lękowych. Oczywiście osoby, które mają nerwicę lękową bądź myślą, że mogą mieć nerwicę lękową, powinni się skonsultować z lekarzem. Porady na YouTube nie zastąpią fachowej opinii. No więc zaczynamy. Dzisiaj powiem o rzeczach, o których być może nie wiedzieliście. I chciałam też powiedzieć, że mnie również dopadają lęki i to, że mówię Wam o dobrych aspektach tego, co widzę i przyszłości, to też nie znaczy, że ja nie widzę wyzwań, trudów, ciemności i też zwyczajnie się boję. Staram się tego nie przekazywać i nie mnożyć, ale sama też chciałam to dla siebie zrobić i dla dwóch moich przyjaciółek, które też mają takie napady lękowe, więc zaczynamy. Czym się różni lęk od strachu? Lęk to jest wewnętrzny proces i nie wiąże się z żadnym rzeczywistym zagrożeniem, ani z bólem. Więc lęk jest związany najczęściej z przyszłością, której jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy się zdarzy, więc często jest nieuzasadniony. Lęk lubi ludzi z niskim poczuciem wartości, które mają o sobie złe zdanie, które myślą o sobie, że zwyczajnie i tak im się nie powiedzie. I na zasadzie prawa rezonansu, o którym będę mówiła w kolejnych nagraniach, przyciągają takie sytuacje do swojego życia i to, czego się boisz, dokładnie to przyciągniesz. Co mogłoby pomóc w takim przypadku? Afirmacje. Ja uważam, że afirmacje na papierze mają większą moc i przynajmniej 21 dni. Praca z lustrem, patrzenie sobie w oczy, mówienie kocham Cię i swoje imię. Stara metoda od Louise Hay, autorki Pokochaj siebie, między innymi tej książki, wielu innych. Stara metoda, ale dalej aktualna. Metoda kolejna to jest metoda stopniowej ekspozycji, czyli wystawiania się na stres powoli. Czyli jeżeli masz teraz lęk przed wychodzeniem z domu, bo nastraszył Cię telewizor i media, no to musisz sobie obiecać, że codziennie wyprowadzisz siebie na 5-minutowy spacer, prosisz kogoś bliskiego, żeby z Tobą był. No, to jest jedna z moich ulubionych metod. Jak się czegoś boję, to się od razu staram z tym zmierzyć szybciej niż dopadnie mnie strach, bo najgorszy jest strach przed strachem. I to jest właśnie chyba też dobra definicja lęku, strach przed strachem. Strach, że będę się stresować w tej sytuacji, której jeszcze nie ma. Więc ja też tak wychowuję Natana, że jeżeli on się czegoś boi, to nie robię tego na siłę, ale na tyle, na ile mogę sobie pozwolić, chcę z nim to zrobić jak najszybciej, to czego się boi. No i metoda małych kroczków zawsze. Nie retraumatyzujemy się, czyli nie wystawiamy się też na długotrwały stres i traumę, bo nie ma takiej potrzeby. Ludzie, niektórzy idą w duchowość, lubią się tak mocno przepracowywać i nie zawsze to jest dobre. Często wpada się w jeszcze mocniejszą traumę, przeżywając ciągle to samo na różnych sesjach z różnymi niedoświadczonymi terapeutami. Kolejna rzecz. Mindfulness. Jedna z moich też ulubionych technik. Tutaj bardzo, bardzo duża jest rola medytacji i uważności. Metoda Kabat-Zinna. Będziemy ją robić na warsztatach w marcu. Chcę zabrać swoich świetlików w góry i powiem Wam w kolejnych nagraniach lub zostawcie maila, to wyślę Wam szczegóły tego wyjazdu. Chciałabym, żebyśmy się spotkali na żywo kilka osób i popracowali razem. Ale o tym jeszcze opowiem. Kolejna rzecz to jest to, żebyśmy skoncentrowali się na ciele, a nie na tym, co podpowiada głowa.
żeby poczuć miejsce, w którym czujecie ten lęk. Ciało pokazuje to, często kołataniem serca, spoconymi dłońmi, trudnością w oddychaniu. Przyglądamy się tam, wchodzimy w to głęboko, właśnie nie uciekamy, bo to tak jakbyście uciekali od swojego przestraszonego wewnętrznego dziecka. Kolejna rzecz, którą też robimy na kursie, kąpiele leśne. Japończycy nazywają je Shinrin-yoku. Zobaczcie sobie też, o tym jest nagranie, w jednym z poprzednich nagrań. Japończycy odkryli 20 lat temu, mają na to badania, że bardzo pomaga taki 20-minutowy leśny spacer obniżyć hormony stresu. Dzięki zieleni, dzięki temu, że jesteście w przyrodzie, dzięki oddychaniu i również dzięki olejkom eterycznym, które wytwarzają drzewa. Więc badacze z Wake Forest, z Medical Center, uważają, że medytacja może być nawet silniejszym środkiem przeciwbólowym niż morfina. Więc zachęcam do medytacji, do regularnej medytacji. Jak dopadnie was lęk, raczej nie będziecie w stanie się tak może zmobilizować, przynajmniej ja nie umiem wtedy, ale jak medytuję codziennie, to mnie to rzadko dopada. To jest badane, to jest potwierdzone, nawet 5 minut dziennie. No i odstawiłabym mięso, jeżeli jeszcze je jecie. Ja nie jem mięsa i odstawienie mięsa na mnie zrobiło naprawdę, zrobiło dużą różnicę w moim życiu. Jednak hormony stresu, które wytwarzają się podczas tego bestialskiego procederu, tak naprawdę, to jest morderstwo zwierzęcia. To zostaje w ciele, w pamięci komórkowej i to nie jest tak, że to ta energia gdzieś znika. Ona zostaje po prostu w zwłokach. Jeżeli coś jest zdrowe, to nie jest martwe, więc mięso, według mnie, mięso, również ryb, nie może być zdrowe, skoro jest martwe. Zjadacie tylko strach, zjadacie tylko lęk i jak dopadają was takie momenty, że boję się, ale nie wiem czego i tak jakbyście się bali śmierci, to może być nie wasz strach. Przejmujemy też strachy od innych i przejmujemy je tym bardziej, wkładając do wewnątrz swojego ciała, więc odstawcie mięso. No i zróbcie też taką miłą przestrzeń dla siebie. Poczujcie się ciepło, okryjcie się kocykiem. I jedna ważna rada, którą też ostatnio dostałam od mojej przyjaciółki, żebym tak się nie zamartwiała też na zapas i nie mogę kontrolować rzeczy, na które nie mam wpływu. No i tak pomyślałam, że okej, odpuszczam to, czego nie mogę kontrolować. No bo słuchajcie, no nie kontrolujemy nawet własnego układu trawiennego, więc co chcemy kontrolować sytuację na świecie? Możemy zrobić tylko tyle, ile możemy zrobić sami. Kolejna rzecz, oczyszczenie aury. Naprzemienne prysznice są do tego dobre. Zimny prysznic, tak. Zimny prysznic fajnie oczyszcza aurę, ale zamieniajcie go z ciepłym, żebyście się też poczuli dobrze. Często jak wchodzicie w tłum ludzi, na przykład idziecie do sklepu, do galerii i przez to, że nie mieliśmy szczelnej aury, możemy to przejąć od nich, więc warto zrobić sobie i ochronę, zamknąć się w takiej energetycznej bańce światła. No i mentalnie możemy właśnie wyobrazić sobie, że ten prysznic spada na nas takim złotym, oczyszczającym światłem i powiedzieć, że wszystko, co moje, zostaje przy mnie, wszystko, co nie jest moje, ode mnie się odkleja. Kolejna rzecz to przywołanie męskiej energii, energii waleczności. Mężczyźni działają pomimo strachu. Nie to, że się nie boją, po prostu działają pomimo strachu. Możecie zastosować technikę wojowników, czyli tupać rytmicznie nogami. Jeżeli masz bęben,
uderzaj rytmicznie też w bęben przy tym tupaniu. W tym roku muszę mieć bęben swój i grzechotkę koniecznie. Kolejna rzecz, znowu tutaj wrócę do jedzenia, odstaw cukier. Naukowcy z brytyjskiego uniwersytetu zrobili badania naukowe, które pokazują, że odstawienie cukru bardzo pomogło w tym, żeby w samopoczuciu. 23% mężczyzn, bo mężczyźni mieli gorsze wyniki, było dużo bardziej nastawionych na depresję przez to, że właśnie jedli cukier. I ja myślę, że to jest związane z tym, że mikrobiom w jelitach po prostu źle działa. Uzależnienie od cukru sprawia, że też na osobny temat nagranie, ale bakterie, które są, potrzebują cukru, to jest między innymi candidia, mogą wywołać stany, które przypominają właśnie stany depresyjne, smutek, bo kontrolują waszymi procesami i mogą, domagając się cukru, wywołać w was smutek, bo wiedzą, że wow, no, że te bakterie potrafią, tak, one sterują waszym mózgiem i dostarczycie im cukru, bo jesteście smutni, bo to jest też nasz jeden ze sposobów na to, żeby się pocieszać, więc zrobienie porządku z mikrobiomem, odstawienie cukru, odstawienie mięsa, to są takie techniczne rzeczy, które dobrze było zrobić. Kolejna rzecz, wysypianie się i chodzenie regularnie spać. Ktoś, kto nie wysypia się, nie będzie dobrze funkcjonował w ciągu dnia. Najlepszy sen jest, jeżeli zaśniecie przed 23. No i jeszcze taka porada o tym, żeby zaciskać mięśnie. Ciało, kiedy jest spięte, nie może być rozluźnione też w głowie, czyli rozluźniając ciało, jednocześnie rozluźnia się nasz umysł. Metoda polega na tym, że przez 10 sekund mocno zaciskamy mięśnie, pięści, szczękę, wszystko mocno zaciskamy, trzymamy i później się rozluźniamy. Robimy tak przynajmniej przez minutę, albo aż nam nie przejdzie. I wtedy nasze ciało zaczyna zupełnie się rozluźniać po tych mocnych, naprzemiennych takich skurczach, rozluźnieniach. I w rozluźnionym ciele nie ma miejsca na takie napięcia, więc tą technikę można wykorzystać również i częściej ją stosować. Techniki oddechowe. Jest bardzo fajna antylękowa technika, ale nie chcę o niej opowiadać długo tutaj, bo wyślę ją dla osób, które są zainteresowane, w specjalnym nagraniu. Jeżeli chcesz dostać tą technikę oddechową, technikę joginów, to zostaw maila w komentarzach albo napisz do mnie na kontakt.martalange@gmail.com. Kontakt przez C, dokładnie tego maila wrzucę w miejscu na opis. No i również zapraszam was na kurs w marcu. Też możecie do mnie pisać w sprawie tego kursu. 3-dniowy kurs w jakimś ładnym domku w górach. Także serdecznie was zapraszam. Nie zapomnijcie o przyciskach, podzielcie się swoimi sposobami na lęki. No i pozdrawiam was cieplutko, trzymajcie się, cześć.